Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Synod o synodalności to dla zwykłego wiernego zagadka. O co chodzi? Czy te dokumenty mówią o czymś konkretnym? Czy to jest kwestia doktryny, praktyki? O co w ogóle chodzi? Słyszy się mnóstwo różnych rzeczy, że synod to, że synod tamto. Ale tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to nawet nie da się znaleźć dokumentów końcowych tegoż synodu. O co chodzi? Zapraszam. Faktycznie zamieszanie wokół synodu jest ogromne. Próba znalezienia dokumentu kończącego drugą sesję synodu, która właśnie się skończyła się fiaskiem. To znaczy mi nie udało się tego dokumentu znaleźć. Jest sporo różnych takich krótkich komentarzy, że jest o tym i o tym i o tym, ale z tego co widzę, polskiego tłumaczenia tego dokumentu wciąż nie ma. Doszło nawet do takiej zabawnej sytuacji, że szukając tego dokumentu, znalazłem dokument końcowy. Myślę, o, dokument końcowy, końcowy synodu o synodalności. No to otwieram, sprawdzam, czytam, robię sobie już zdjęcia do materiału, a później się okazuje, że ten dokument końcowy to jest dokument końcowy pierwszej sesji tego synodu, czyli tej, która skończyła się w październiku roku 2023. Spojrzymy sobie na ten dokument, bo to jest w tej chwili jedyny dokument, którego tłumaczenie faktycznie istnieje, jedyny oficjalny dokument synodalny, który faktycznie funkcjonuje i myślę, że sporo nam to wyjaśni, ale to też pokazuje jakby skalę takiej konfuzji wokół tego synodu. Niby to jest takie ważne i konstytucyjne, tam jest mowa o tym, że to kontynuuje to dzieło Soboru Watykańskiego II i robi się konsultacje w całym Kościele. Ale tak naprawdę teraz po tej drugiej sesji dostaliśmy wiadomość od papieża Franciszka, w sensie nie, że my osobiście, wszyscy katolicy dostali wiadomość, że nie będzie na koniec żadnej adhortacji, nie będzie na koniec żadnej encykliki. Nie, dokument końcowy wystarczy, tylko że dokument końcowy nie jest publicznie dostępny, przynajmniej nie w języku polskim. Gdy spróbujemy go znaleźć w jakimkolwiek innym języku, również okazuje się to nie do przeskoczenia. Ja pokażę tutaj, muszę zrobić właśnie w tej chwili tego screena, pokażę tutaj zdjęcie ekranu, jak dziwnie to wygląda i w jaki sposób łatwo faktycznie można się pomylić, tak jak ja się pomyliłem. Teraz w trakcie nagrywania tego materiału zrobiłem najwyraźniej to samo, co zrobiłem wcześniej, czyli jak się wpisze dokument końcowy synodu, to pojawia się strona datowana na 26 października 2024. Tam jak się kliknie, to jest tylko streszczenie, ale pod spodem jest dokument końcowy synodu opublikowany i to przenosi do strony, na której czytamy szumnie, że jest ten dokument końcowy, jest to trzecie tłumaczenie zaraz po wersji włoskiej i angielskiej i to przenosi do pliku właśnie z 2023. A więc podejrzewam, że właśnie w ten sposób też za pierwszym razem się pomyliłem, czy znalazłem ten starszy dokument, a nie nowszy. Próba znalezienia dokumentu po angielsku ostatecznie mi się udała, natomiast to również nie było proste. Większość stron podaje właśnie dokładnie takie same streszczenia, jak są w języku polskim, tylko po angielsku, czy bardzo podobne streszczenie. Natomiast najwyraźniej sam dokument nikogo nie interesuje, no bo nikt tego nie przetłumaczył. Tak, znaleźć to trzeba, żeby to znaleźć, to trzeba szukać i szukać i szukać i gdzieś tam w końcu można znaleźć jakiś odnośnik na nieoficjalnej stronie do oficjalnego tłumaczenia opublikowanego gdzieś tam w PDF-ie. Poczekam jeszcze chwilę, być może dostaniemy oficjalne polskie tłumaczenie, chociaż obawiam się, że nie. No bo jeśli już oficjalnie Episkopat Polski wydaje taki komunikat, że jest o tym i nie publikuje polskiego tłumaczenia, to chyba już nie opublikuje, ale chwilę jeszcze poczekamy.
I jeśli się nie ukaże, to być może poczytamy to sobie po angielsku. Natomiast myślę, że trochę to też straci na takiej klarowności, jeśli będziemy czytali to po angielsku, no bo za każdym razem będzie trzeba to sobie tłumaczyć. Natomiast dzisiaj faktycznie to jest dobra okazja, żeby porozmawiać o tej niejasności wokół synodu. O tym, jak bardzo rzecz jest dziwna. Niby to jest tak ważne, ale nikomu nie chce się tego tłumaczyć. Niby to jest tak konstytucyjne dla Kościoła, ale wierni nie rozumieją, o co chodzi w ogóle z tą synodalnością. Większość przeciętnych katolików to w ogóle nie rozumie, dlaczego synod o synodalności, o co tutaj będzie w ogóle chodziło. Wierni nie rozumieją, a Kościół za bardzo nie tłumaczy. No, tak zadowala się takimi zdawkowymi informacjami na stronie i nawet nie zadaje sobie trudu, żeby dokument, oficjalny dokument przetłumaczyć. Co więcej, wydaje się, że nawet papież Franciszek za bardzo nie jestem zainteresowany, no bo nie postanawia, że nie będzie pisał żadnej adhortacji, encykliki na zakończenie tej drugiej sesji synodu. I z tego, co wiem, to jest ostatnia sesja synodu, bo tutaj nie jestem jakimś specjalistą, natomiast z tego, co wiem, jest to już ostatnia sesja synodu, a papież Franciszek postanawia, nie będę pisał, macie dokument końcowy, ale dokument końcowy jest opublikowany gdzieś tam w jakimś PDF-ie po angielsku, pochowany zupełnie, nikt tego nie publikuje, konferencje episkopatu tego nie tłumaczą, nikt tego nie komentuje, nie prezentuje, tylko takie krótkie streszczenia, że no fajnie jest i synodalność. Zerknąłem jeszcze na informacje o potencjalnej kontynuacji synodu. Nie, ta sesja z października 2024 miała być faktycznie tą finalną, a więc w zasadzie nic więcej już nie będzie. Skoro pozbierałem te ciekawe teksty z końcowego dokumentu z pierwszej sesji tego synodu, to przedstawię je, bo myślę, że są faktycznie warte przeczytania. Jeśli ukaże się też po polsku dokument z drugiej sesji, to też z chęcią go skomentuję, ale żeby zrozumieć, o co w ogóle tym ludziom chodzi, czymże w ogóle jest ten synod o synodalności, po co to zostało w ogóle powołane, myślę, że faktycznie ten pierwszy dokument jak najbardziej może nam w tym pomóc i będę tutaj dosyć obficie to cytował. Mamy, tutaj montażysta będzie nam pokazywał, 16. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, pierwsza sesja, sprawozdanie podsumowujące. Nasze zgromadzenie odbyło się w czasie, gdy na świecie szalały stare i nowe wojny z absurdalnym dramatem niezliczonych ofiar. Krzyk ubogich, zmuszonych do migracji, cierpiących z powodu przemocy lub niszczących konsekwencji zmian klimatycznych rozbrzmiewał wśród nas. Co już trochę pokazuje, o czym, jakie jest nastawienie ducha tychże ludzi. To znaczy są to ci ludzie tworzący dokument końcowy, są ludźmi, którzy uważają, że należy zestawiać krzyk tych osób, które faktycznie są na terenie działań wojennych i którym umierają bliscy, z tymi, którzy cierpią w skutku niszczących konsekwencji zmian klimatycznych. A więc już na początku wskazuje to, że to nie, ten dokument nie był tworzony przez takich, powiedzmy, pobożnych, wciąż jeszcze pobożnych teologów, którzy trochę są modernistami, ale zasadniczo starają się mówić o Panu Jezusie, tylko raczej to będzie dokument tworzony przez tych teologów, którzy starają się mówić o tym, co agenda ONZ-u przewiduje. No bo tak, kwestie klimatyczne zasadniczo dla każdego człowieka, który posiada trochę zdrowego rozsądku, dosyć dobrze widać, że to, co dzisiaj się nazywa ekologią i ta troska o ekologię współczesna, obecna szeroko w mediach, prezentowana przez agendy ONZ-u i tym podobne, to jest po prostu środek do przesuwania ogromnych środków finansowych z jednej kieszeni do drugiej. Nie ma to nic wspólnego z prawdziwą ekologią, w sensie troski o pewien dobrostan, który jak najbardziej jest uzasadniony.
Nasze spotkanie odbyło się w Rzymie wokół następcy Piotra, który utwierdził nas w wierze i zachęcił do odważnego pełnienia naszej misji. Łaską było rozpoczęcie tych dni od ekumenicznego czuwania, podczas którego widzieliśmy, jak liderzy i przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich modlili się razem z papieżem przy grobie Piotra. Jedność kiełkuje po cichu w świętym Kościele Bożym. Jakaż to jest herezja. Na wstępie tego dokumentu jedziecie ludzie z herezją, tak? Jedność kiełkuje po cichu. Znowu, w moim kościele, w kościele świętego Piotra, w kościele rzymskokatolickim, jedność jest jednym ze stałych jego znaków rozpoznawczych, jest jednym ze znamion kościoła. Wyznajemy to. Nie wiem, może odbiło się wam o uszy, drodzy autorzy tego tekstu. Może słyszeliście kiedyś taki tekst, taki rzadko spotykany tekst, mianowicie wyznanie wiary. W zasadzie którekolwiek, czy apostolskie, czy nicejsko-konstantynopolskie, wyznanie wiary, tak? Może kiedyś wam się obiło o uszy. I tam jest mowa o tym, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski kościół. To jest jakby co ten właśnie kościół, do którego my należymy, kościół rzymskokatolicki. Do jakiego kościoła wy należycie, skoro w waszym kościele jedność kiełkuje po cichu? To nie wiem, ale to najwyraźniej identyfikujecie się z jakimś innym kościołem, jakimś najwyraźniej takim właśnie konglomeratem, nie wiem, takim kościołem, który jednoczy w sobie zarówno tych, którzy wierzą w Eucharystię, w Najświętszy Sakrament, jak i tych, którzy nie wierzą, jak tych, którzy uznają papieża i tych, którzy nie uznają papieża, tych, którzy w sensie nawet nie tylko konkretnego papieża, tylko w ogóle urząd papieski. I właśnie u was tam jedność kiełkuje po cichu. No nie wiem, to nie jest kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kościół założony przez Pana Jezusa Chrystusa jest jeden. I wyznajemy to, tak przypadkiem się złożyło, w każdym wyznaniu wiary, w trakcie każdej mszy świętej. Cała ta droga, piszą nam dalej nasi mędrcy, zakorzeniona w tradycji Kościoła, odbywa się w świetle soborowego magisterium. Sobór Watykański II był w istocie czymś w rodzaju ziarna zasianego na polu świata i Kościoła. Też ciekawe, na polu ziarna i Kościoła. Codzienne życie wierzących, doświadczenie kościołów w każdym narodzie i kulturze, liczne świadectwa świętości, refleksja teologów były glebą, na której ono kiełkowało i wzrastało. Synod 2021-2024 nadal czerpie z siły tego ziarna i rozwija jego potencjał. Droga synodalna w rzeczywistości realizuje to, czego Sobór nauczał o Kościele jako tajemnicy i ludzie Bożym powołanym do świętości. W tym znaczeniu, przeskoczyłem kawałek, stanowi prawdziwy akt recepcji dalszej recepcji Soboru, przedłużając jego inspirację i ożywiając jego proroczą siłę dla dzisiejszego świata. A więc autorzy od razu jasno mówią, o co nam chodzi. Ekologia, dążymy do jedności i kontynuujemy dzieło Soboru Watykańskiego II, przedłużając jego inspirację i ożywiając jego proroczą siłę dla dzisiejszego świata. Ja nie wiem, czy ci ludzie, jeśli ci ludzie to pisali na poważnie, to są ludzie odklejeni od rzeczywistości. Ja, aż trudno mi to trochę w to uwierzyć. Ja bym raczej się spodziewał, jak sobie to czytam, że ci ludzie robili sobie z tego bekę, przepraszam za taki kolokwializm, to znaczy pisali to z takim ogromnym, ironicznym poczuciem humoru, bo mi trudno sobie wyobrazić, że człowiek to pisze na poważnie. I ożywiając jego proroczą siłę. Ludzie, jaką proroczą siłę? Kościół się kurczy, zjeżdża ze wszystkimi liczbami, targany od jednego kryzysu do drugiego, od jednego skandalu do drugiego. Ludzie nie chodzą do kościoła, mają was wszystkich w nosie, tak? Ale mówicie, prorocza siła Soboru Watykańskiego II. Jaka prorocza siła? Ludzie, czy wy to poważnie naprawdę piszecie? Czy ten dokument jest taką szyderą, zatajoną szyderą? Nie wiem, jeśli to na poważnie piszecie, no to przykro mi, że tak głęboko weszliście w jakieś zaślepienie, że potraficie coś takiego, tak oderwanego od rzeczywistości, mówić. Część pierwsza, oblicze Kościoła synodalnego. Synodalność, doświadczenie i rozumienie. Proces ten odnowił nasze doświadczenie i pragnienie Kościoła, który jest domem Bożym i rodziną Boga. To właśnie z tym doświadczeniem pragniemy Kościoła, który jest bliżej ludzi, mniej biurokratyczny i bardziej relacyjny. Związane są terminy synodalność i synodalne, dając tym samym wstępne rozumienie, które należy sprecyzować. Młodzi ludzie deklarowali, że pragną takiego kościoła już w 2018 roku przy okazji poświęconego im synodu. A więc o co chodzi z kościołem synodalnym? To ma być kościół taki bliżej ludzi i mniej biurokratyczny.
To brzmi z kolei jak hasła przedwyborcze, hasła tutaj naszych polityków, tak? Że my zrobimy, że będzie mniej biurokracji, będziemy bliżej ludzi. Wiemy dobrze, że politycy, jak mówią takie farmazony, to nic nie mówią. Natomiast gdy ludzie Kościoła to mówią, to obawiam się, że też nic nie mówią. Tego się obawiam, że cały ten dokument to jest takie pustosłowie, to jest takie mielenie, takie powtarzanie jakiejś agendy ONZ-u, takie robienie, żeby robienie, że ten synod o synodalności to jest jak taki zjazd generalny PZPR-u, Polskiego Związku Partii Robotniczych, czy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który właśnie powtarza, tak, mieli te słowa, że komuna jest wspaniała i dążymy do pełnego zrozumienia komuny i potępiamy biurokrację i wypaczenia. Ludzie, no tak to brzmi. Widzimy, to nie ma treści, tak? Ten kościół synodalny, bo no, synod oznacza pewne zgromadzenie, tak? Zgromadzenie przede wszystkim biskupów, którzy na czymś obradują. Natomiast tutaj to jest użyte po prostu w sensie takim jak takie hasła wyborcze, tak? Że kościół synodalny to znaczy, że będzie mniej biurokracji i będziemy bliżej ludzi i będzie więcej relacji. Te relacje, one wrócą później w tym dokumencie z drugiej sesji, także to też będzie ciekawe, ale to w następnym odcinku, gdy będziemy sobie komentowali ten drugi dokument, jeśli zostanie przetłumaczony, a jak nie, no może skomentuję go po angielsku, to znaczy będę czytał wersję angielską, a komentował będę po polsku. Jakby było po angielsku, to byłoby dosyć, gdybym ja próbował mówić po angielsku, byłoby przynajmniej śmiesznie. Wiemy, że synodalność, piszą nam autorzy, jest terminem nieznanym wielu członkom ludu Bożego. No właśnie. Co w niektórych wzbudza zamieszanie i niepokój. A właśnie. Wśród obaw jest to, że nauczanie Kościoła zostanie zmienione, odchodząc od apostolskiej wiary naszych ojców i zdradzając oczekiwania tych, którzy także dzisiaj łakną i pragną Boga. Czyli co? W sensie, wydaje się, że tutaj autorzy chcą tak zwrócić uwagę, że są tacy, którzy się obawiają, ale dlaczego się obawiają? Bo zostanie zdradzoną, zostaną oczekiwania tych, którzy także dzisiaj łakną i pragną Boga. O co chodzi z tym, także dzisiaj łakną i pragną Boga? Dlaczego? Są tacy ludzie, to brzmi trochę jakby to była jakaś frakcja w Kościele takich, którzy łakną i pragną Boga. Mi się wydawało, że zasadniczo to jest po prostu Kościół, nie? Łaknie i pragnie Boga. A tutaj to brzmi tak jakby była jakaś taka frakcja takich dziwaków, którzy także dzisiaj łakną i pragną Boga. Jesteśmy jednak przekonani, piszą nam dalej autorzy, że synodalność jest wyrazem dynamizmu żywej tradycji. No, czyli typowy modernizm, to znaczy żywa tradycja polega na tym, że tradycją jest to, co my dzisiaj chcemy zrobić. Tak? Nie ma znaczenia, czy to jest sprzeczne z tym, co było wcześniej, czy nie jest sprzeczne. Nie, żywa tradycja to jest taka, że jak ja mówię, że jest tradycja, to jest tradycja. Tyle. Tak? To znaczy z punktu widzenia tych bohaterów. Wydaje się, że nadszedł czas na rewizję kodeksu prawa kanonicznego i kodeksu kanonów kościołów wschodnich. Należy zatem podjąć wstępne studium. I to jest zdanie bardzo niebezpieczne. Zmiana prawa kanonicznego to jest rzecz być może w pewnym stopniu bardziej znacząca niż kolejny sobór. To arcybiskup Lefebvre mówił, gdy zostało opublikowane prawo kanoniczne w 1983, nowe prawo kanoniczne, arcybiskup mówił, że ono jest w pewnym sensie gorsze niż sam Sobór Watykański II, bo ten niewyraźny duch soboru wszedł i przyjął strukturę kanoniczną i stworzył prawo, które jest niebezpieczne, które jest złe, które jest szkodliwe, które na przykład myli kolejność celów małżeństwa, a to jest sprawa kluczowa, tak? To jest podstawa do tego, żeby później oszukiwać ludzi i stwierdzać nieważność małżeństwa, dlatego że nie dogadują się małżonkowie ze sobą i zostało stwierdzone, że zawierając związek małżeński nie rozumieli do końca całej głębi tej wspólnoty małżeńskiej i dlatego małżeństwo zostało zawarte nieważne według tych bohaterów. To wszystko ma źródło w tym nowym prawie, przepraszam, kanonicznym, a więc stworzenie nowego prawa kanonicznego, jeszcze nowszego prawa kanonicznego przy obecnym takim nurcie teologicznym, przy tym, co się teraz dzieje w Kościele, to będzie wielki, kolejny, rewolucyjny krok. I skoro ten synod o synodalności
postuluje to w swoim oficjalnym dokumencie, to być może jest to najważniejsze w ogóle, co pada w tym synodzie, że to poza tym to jest taka propagandowa sieczka, takie powtarzanie właśnie jak na zjeździe PZPR-u, ale ten wniosek, jeśli on faktycznie dojdzie do skutku, może konkretnie wyrządzić Kościołowi szkody. Pojawia się nawet czasem słowo łaska w tym dokumencie, ale wydaje się, że jest zupełnie inaczej rozumiane. Odnowa wspólnoty chrześcijańskiej jest możliwa tylko poprzez uznanie prymatu łaski. Jeśli brakuje duchowej głębi, synodalność pozostaje jedynie odnowieniem fasady. Jesteśmy jednak wezwani nie tylko do przełożenia doświadczenia duchowego, zdobytego gdzie indziej, na procesy wspólnotowe. To też ciekawe, gdzie indziej zdobyli to doświadczenie duchowe, ale do głębszego doświadczenia tego, w jaki sposób relacje braterskie są miejscem i formą autentycznego spotkania z Bogiem. To wygląda trochę tak, jakby właśnie ten Kościół synodalny był spotkaniem, był relacją. Jakby to miało działać w ten sposób, że właśnie najważniejsze w Kościele, najważniejszy sposób kontaktu z Panem Bogiem to jest rozmowa, dialog międzyludzki. To już nie jest najważniejszą. Rozumiemy, to jest bardzo ciekawe przesunięcie akcentów i być może to się właśnie tutaj dokonuje, być może to jest w ogóle sedno synodu. Tak jak w Kościele katolickim sednem jest relacja człowieka z Bogiem, tak wydaje się, że dla Kościoła synodalnego sednem ma być relacja człowieka z drugim człowiekiem. To oczywiście idealnie pasuje do modernizmu, oczywiście widzimy wiele tego przejawów, natomiast tutaj, gdy jest mowa o łasce, tak, doświadczeniu duchowym, to jest mowa, że te rzeczy nie powinny wypływać skądś inąd i później kształtować nasze relacje z bliźnimi, tylko one właśnie powinny, te właśnie relacje powinny stanowić źródło tych naszych doświadczeń duchowych. Oczywiście, że wspomniając uczynki miłości bliźniego, jak najbardziej to jest doświadczenie takie ściśle duchowe, to jest źródło łask, to są uczynki zasługujące, oczywiście, ale tutaj wydaje się, że faktycznie synod chce iść właśnie w tą stronę. No, tak się też nazywa, synod o synodalności. Że on by chciał, żeby sercem Kościoła były relacje międzyludzkie. I to doskonale pasuje do takiej religii dobroludzizmu, do takiej religii ONZ-u, do takiej religii zajmującej się właśnie klimatem, czyli w praktyce interesami wielkich korporacji, ale właśnie pod płaszczykiem takiego trzymania się za rączki. I wydaje mi się, że to jest właśnie krok w tą stronę. Ciekawe, w tym znaczeniu perspektywa synodalna, czerpiąc z bogatego dziedzictwa duchowego tradycji, przyczynia się do odnowienia jej form, modlitwy otwartej na uczestnictwo. Co to jest modlitwa otwarta na uczestnictwo? Rozeznawania przeżywanego wspólnie, energii misyjnej, zrodzonej z dzielenia się i promieniującej jako służba. Moim zdaniem dobrze pasuje to do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ponieważ synodalność ukierunkowana jest na misję, wspólnoty chrześcijańskie powinny dzielić braterstwo z mężczyznami i kobietami innych religii, przekonań i kultur, unikając z jednej strony ryzyka autoreferencyjności, i samozachowawczości, a z drugiej utraty tożsamości. Logika dialogu, wzajemnego uczenia się i podążania razem powinna charakteryzować głoszenie Ewangelii i służbę ubogim, troskę o wspólny dom i badania teologiczne, stając się stylem duszpasterskim Kościoła. Fascynujący jest ten dokument. A więc synodalność ukierunkowana jest na misję, ale w tym sensie, że wszyscy razem sobie rozmawiamy i ani nie tracimy tożsamości, ani nie jesteśmy autoreferencyjni, czyli nie odnosimy wszystkiego do nas samych. To nie jest tak, że mamy ich przyprowadzić do Ewangelii, tylko tak po prostu my pozostajemy, oni pozostają wyznawcami Kościoła synodalnego, który dąży do jedności, a buddysta pozostaje buddystą, który dąży do nicości i razem trzymają się za rączki i dążą do tego, żeby przez służbę ubogim, troskę o wspólny dom i badania teologiczne, co robić? Misje, tak? Wzajemne prowadzić. No tak, jest ukierunkowana na misję, no i te misje mają wyglądać w ten sposób. Logika dialogu, wzajemnego uczenia się, podążania razem powinna charakteryzować głoszenie Ewangelii. Tutaj w sensie ścisłym jest mowa o
innych chrześcijanach, chociaż nie jest to samo, nie, wcale nie jest to oczywiste. Tak myślałem, ale przecież tutaj jest mowa o innych religiach, przekonań i kultur, tak? Jeśli już mówimy o innych kulturach, to raczej to wskazuje właśnie na to, żeby również z buddystami w ten sposób takie misje prowadzić. Takie dialogowe misje Kościoła Synodalnego, gdzie skoro istotą Kościoła Synodalnego ma być relacja międzyludzka, no to właśnie misją, jasne, że misją tego Kościoła będzie rozmawianie, tak, w ten Kościół, bez odniesienia do Ewangelii oczywiście, w sensie bez prowadzenia tych ludzi do Ewangelii, no bo po co? Jeśli sednem jest relacja międzyludzka, no to jeśli ten Kościół synodalny będzie miał relację z buddystami, no to osiągnął sedno. To, do czego jego Kościół dąży, ten jego Kościół synodalny, który dąży do jedności. No właśnie, a jak to się to pięknie zamyka, pięknie, strasznie zamyka. Ten Kościół dąży do jedności, tej takiej jedności całej ludzkości, stworzonej na fałszu. Oczywiście, że tak. Bo ta ludzkość, ten buddysta, z którym nasz przedstawiciel Kościoła Synodalnego rozmawia, ten buddysta jest zobowiązany zachować to samo prawo moralne, które jest objawione dla całej ludzkości. On jest zobowiązany nawrócić się i przyjąć chrzest. To jest jego obowiązek. Jak to działa dokładnie, odsyłam do materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie, ale jest zobowiązany, tak samo jak ten przedstawiciel Kościoła Synodalnego jest zobowiązany, żeby iść i nauczać wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie iść i dialogować, iść i rozmawiać. Jeśli rozmawiać, to po to, żeby nawrócić i głosić Ewangelię. Ale tutaj tego ewidentnie nie ma. To jest potępione, bo autoreferencyjność jest czymś złym. To wprawdzie jest mowa o tym, że my nie tracimy naszej tożsamości, w sensie oni nie tracą swojej tożsamości, ale nie może być autoreferencyjności, czyli nie można odnosić tych doświadczeń tego buddysty do mnie, do moich przekonań, do prawa Bożego, do Ewangelii. Nie. Sedno już osiągamy w ten sposób, że rozmawiamy. Moim zdaniem to jest tutaj powiedziane i ta rozmowa wcale nie ma prowadzić do nawrócenia. To myślę, że jest zupełnie oczywiste i podejrzewam, że każdy przedstawiciel tych bohaterów, którzy pisali te teksty, by się ze mną zgodził, znaczy ze mną nie, z moją tezą tutaj przedstawioną, by się zgodził, że ten dialog absolutnie nie ma doprowadzić do nawrócenia tych innych przedstawicieli innych religii i przyjęcia przez nich chrztu. Propozycje. Proponuje się przeprowadzenie i zaadaptowanie rozmowy w Duchu Świętym. To jest coś dla mnie zupełnie nowego, rozmowa w Duchu Świętym, ale znowu to idealnie pasuje do tej wizji, którą przedstawiłem wcześniej. Oczywiście, jeśli sednem działania Kościoła jest dialog, jest relacja międzyludzka, no to oczywiście, że sednem, tak, to Duch Święty będzie działał najbardziej właśnie wtedy, kiedy przedstawiciel Kościoła Synodalnego będzie sobie z buddystą rozmawiał i obaj będą tak bez utraty tożsamości, ale też bez autoreferencyjności będą rozmawiali o tym, jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla. To będzie właśnie taka rozmowa w Duchu Świętym, w duchu Kościoła Synodalnego. Innych form rozeznawania w życiu kościołów. Ciekawe, w życiu kościołów. Można pomyśleć, że chodzi właśnie o różne kościoły lokalne, a może nie. Doceniając bogactwo różnych tradycji duchowych w zależności od kultur i kontekstów, odpowiednie formy towarzyszenia mogą ułatwić tę praktykę, pomagając zrozumieć jej logikę i przezwyciężyć ewentualne opory. Ciekawe, już jest tutaj przewidywany pewny opór i trzeba będzie go przezwyciężyć. Każdy kościół lokalny powinien zapewnić sobie odpowiednie i przygotowane osoby do ułatwienia i towarzyszenia procesom rozeznawania kościelnego, czyli w praktyce zmiany kościoła. To rozeznawanie kościelne, oczywiście, że tutaj rozeznanie jest fikcją. Punkt trzeci, wejście do wspólnoty wiary, inicjacja chrześcijańska. Ciekawa sprawa, jeśli chodzi o odniesienie sakramentów do kościoła synodalnego. Sakramentu chrztu nie można rozumieć w oderwaniu poza logiką inicjacji chrześcijańskiej. Czyli sakrament chrztu nie będzie w pierwszej linii wszczepieniem w Chrystusa, udzieleniem łaski uświęcającej, która czyni człowieka uczestnikiem boskiej natury. Nie, nie można o nim mówić poza inicjacją chrześcijańską, poza wszczepieniem we wspólnotę.
Najważniejsze dla Kościoła synodalnego oczywiście będzie wszczepienie we wspólnotę. Ani tym bardziej w sposób indywidualistyczny. To jest największa herezja. To nie człowiek staje się tam dzieckiem Bożym, bo to nie chodzi o relację człowieka z Bogiem. Nie. W chrzcie nie chodzi o relację człowieka z Bogiem. W pierwszej linii w Kościele synodalnym chrzest jest po to, żeby człowieka wszczepić w naszą wspólnotę, bo to przecież relacja z człowiekiem jest tutaj najważniejsza. Konieczne jest zatem dalsze pogłębienie wkładu w rozumienie synodalności, która może wynikać z bardziej zjednoczonej wizji inicjacji chrześcijańskiej. Dojrzewanie sensus fidei wymaga nie tylko przyjęcia chrztu, ale także rozwijania łaski sakramentu w życiu prawdziwego ucznia, które pozwala odróżnić działanie ducha od tego, co jest wyrazem przeważającej myśli, owocem uwarunkowań kulturowych lub w każdym razie niezgodny z Ewangelią. Jest to temat, który należy pogłębić odpowiednią refleksją teologiczną. Tutaj myślę, że jest podany, w jaki sposób Kościół synodalny ma przezwyciężać, co ma przezwyciężać, to, co jest wyrazem przeważającej myśli. Czyjej myśli? Teologów? Pewnie tak. Przeważającej myśli w Kościele. To, co teraz jest sentencja komunizm. A może to, co jest sentencją czertą, już pewną, a może to, co jest defide. Może to też trzeba będzie przezwyciężyć. W ramach właśnie takiego rozwoju sensus fidei Kościół synodalny będzie tak prowadził rozmowy w Duchu Świętym z buddystami i pewnie dojdzie do przekonania, że te przeważające myśli teologów i te owoce uwarunkowań kulturowych to są niezgodne z Ewangelią. Trzeba to pogłębić. Myślę, że to jest tutaj powiedziane. Trochę to jest przerażające. Oprócz prawa kanonicznego, jak się okazuje, Kościół synodalny stwierdza, że jeszcze język ma zbyt archaiczny. Drugi krok odnosi się do wskazywanej przez wielu potrzeby uczenia języka liturgicznego, bardziej dostępnym dla wiernych. Ja jestem ciekaw, jakich to wielu tak mówi. Ja myślę, że to mówią takie stare dziady, które tam gdzieś siedzą, stare synodalne dziady. A to są w praktyce ci ludzie, którzy to ciągną. Ci postmoderniści wymierający powoli, którzy próbują przecisnąć kolejne kroki modernistycznych reform. I tak jak dawniej właśnie ci starzy komuniści, którzy mówili, że wielu domaga się tam czegoś, lud się czegoś tam domaga, ale tak naprawdę to Marx się po prostu domagał. I tak samo jest też tutaj, Marx się domaga tego, żeby było tak, a nie inaczej. I dlatego język liturgiczny trzeba zaktualizować. Bardziej dostępnym dla wiernych i bardziej osadzonym w różnorodności kultur, nie kwestionując ciągłości tradycji i potrzeby formacji liturgicznej, wzywa się do zastanowienia nad tą kwestią i przypisania większej odpowiedzialności konferencjom biskupów zgodnie z motu proprio manium principium. To jest oczywiście klasyczna droga do tego, żeby coś w Kościele zmienić, przekazać to na niższy szczebel decyzyjności, wtedy konferencja episkopatu sobie się zastanowi, rozważy i uzna coś za stosowne i wprowadzi to w życie. To jest jak najbardziej realna ścieżka do tego, żeby język liturgiczny stał się jeszcze bardziej sprofanowany, bo najprawdopodobniej o to tutaj chodzi. Także będzie to jeszcze kolejny stopień żenady. Młodzież, jak się próbuje, jak taki stary dziad próbuje z młodzieżą rozmawiać, taki na przykład stary dziad, próbuje rozmawiać z młodzieżą w jej języku, to młodzież od razu to odbiera jako sztuczne. Młodzież nie chce, żeby ktoś tak pokazywał na siłę, że jest taki młody i tutaj będzie się silił na jakieś młodzieżowe słowa. To odbierają jako takie żałosne. Jako coś takiego przykrego, tak? No to jest takie, no, ciśniemy się na słowo właśnie młodzieżowe słowo, tylko już takie młodzieżowe sprzed 10 lat, bo już w międzyczasie to te słowa oczywiście cały czas się modyfikują. Będąc w szkole, to mam to cały czas na bieżąco aktualizowane i staram się świadomie unikać używania takich słów, chociaż zwykle właśnie te młodzieżowe sprzed 10 lat już też wchodzą do mojego słownika, no bo już jakoś tam stają się w pewnym sensie klasycznymi. No i trochę być może mamy tutaj z czymś takim do czynienia, tylko że w kwestii języka liturgicznego. To znaczy,
Ci bohaterowie, te stare liturgiczne, stare synodalne dziady, stare modernistyczne dziady myślą, że o, fajnie, to zrobimy taki młodzieżowy język, o, to będzie dopiero dobre. A w praktyce to właśnie wyjdzie jeszcze bardziej żenująco, tak? Jak te stare dziady zaczną na mszy świętej mówić takim młodzieżowym językiem, to nawet jak im się uda coś w młodzieżowym języku powiedzieć, to młodzież to będzie odbierała jako żenujące, oczywiście, tak? Bo to będzie na siłę wymuszone. A sama idea, tak, że liturgia to jest po to, żeby tak gadać młodzieżowym językiem, jest po prostu chorą ideą. Ludzie potrzebują kultu po to, żeby wejść w kontakt z Panem Bogiem. Ludzie potrzebują sfery sakrum, potrzebują doświadczyć tego, co jest święte. Oni mają dość tej szarej codzienności, mają dość już swoich doczesnych, zwykłych trudów. Trzeba im powiedzieć o Panu Bogu, trzeba im pokazać to, co święte, wspaniałe i doskonałe, a wy, te stare synodalne dziady, chcecie jeszcze ten codzienny język jeszcze bardziej, jeszcze wtłoczyć, jeszcze bardziej, żeby było jeszcze bardziej docześnie, żeby było jeszcze bardziej szaro, zwykło i beznadziejnie. Ludzie, wy chcecie ten kościół zarżnąć do samego końca. Kolejny punkt brzmi: ubodzy protagoniści drogi kościoła. To jest bardzo śmieszny tytuł, bo to protagonista, nie wiem, może moje skojarzenie jest niewłaściwe, ale mi się to słowo kojarzy przede wszystkim z jakimiś filmami, z jakąś taką opowieścią, ten, gdzie mamy właśnie protagonistę, jest takim głównym bohaterem, a więc jest droga kościoła i ci ubodzy są protagonistami drogi kościoła. Znowu mi się to kojarzy z takim zjazdem PZPR-u, gdzie jest mowa o tym, że robotnicy są drogą partii komunistycznej i tam wszyscy robotnicy doskonale wiedzieli, że oni sami są tutaj najbardziej wykorzystaną masą przez tych dziadów polityków, ale oczywiście no, tak wypadało mówić. Tutaj pojawia się jeden wartościowy fragment. Cieszę się, że się on znalazł. Najbardziej bezbronnymi z bezbronnych, dla których potrzebne jest ciągłe wsparcie, są dzieci w łonie matki i ich matki. To jak najbardziej cieszę się, że się to tutaj znalazło. Jest to taki skowronek, przebłysk jakiejś normalności w tym chorym dokumencie. Ale chwilę później mamy już kolejny cios agendy ONZ-u. Stawanie ramię w ramię z ubogimi oznacza również włączenie się wraz z nimi w troskę o nasz wspólny dom. Jakie to jest chore. Jakie to jest chore. Ubogi potrzebuje, żeby go wyrwać z tego ubóstwa. Potrzebuje takiego systemu ekonomicznego, który umożliwi mu normalne, godne w sensie materialnym funkcjonowanie i życie. Nic bardziej ubóstwa w współczesnym, cywilizowanym świecie nie promuje niż te wasze szaleńcze ekologizmy. One dążą do tego, żeby finanse, żeby kapitał zabrać od społeczeństwa i przenieść go jeszcze więcej do tych, którzy już mają na więcej. Ekologizm, ten szalony ekologizm jest dzisiaj najprostszą drogą do tego, żeby odbierać normalnemu człowiekowi pieniądze. Jest najprostszą drogą do ubóstwa. Przecież to widać. Przecież nawet to polska pani minister miała taką słynną wypowiedź, gdy mówiono, że sprzedaż spada, ludzie kupują coraz mniej ubrań. No to pani mówi, a to fajnie, to dobrze, że kupują mniej ubrań, bo przecież to będzie mniej dwutlenku węgla. Czyli tak, mamy mniej pieniędzy, robimy mniej zakupów i nasi rządzący nam mówią słusznie, bo niewolnicy po co mają mieć tyle ubrań? Po co mają tyle? To mówi ta pani minister, że przecież jedzenie dalej jeszcze kupują. No jak mamy co jeść, to w ogóle po co narzekać, tak? Nie, no jasne, po co niewolnikowi jedno, drugie, trzecie ubranie? Wystarczy mu jeden worek po kartoflach. Jeśli ma co jeść, no to będzie pracował, a więc fajnie. Nie jest. To jest właśnie ten ekologizm. No i tutaj ludzie kościoła, wariaci, synodalne dziady, o, tak powinienem mówić o autorach tych tekstów, synodalne dziady uważają, że walka z ubóstwem to polega na tym, żeby promować tą agendę ONZ-u, żeby ludzie mieli mniej pieniędzy, żeby mniej kupowali, żeby mniej podróżowali, żeby dożynać nasz biznes, nasze firmy, żeby ci najbogatsi byli jeszcze bogatsi i wtedy... Tak, nowa szczęśliwa komuna. Ludzie, weźcie, wypogońcie tych synodalnych dziadów z kościoła. Jak to zrobić?
nie chodźcie do nich na Novus Ordo Missae, nie chodźcie na nową mszę, idźcie tam, gdzie jest tradycyjna msza, tradycyjna nauka, nie idźcie do tych synodalnych dziadów, przyjdźcie do nas, jak wszyscy katolicy w Polsce przyjdą do Bractwa Świętego Piusa X, to wtedy będziemy w stanie zmienić więcej. I nie tylko w Polsce i w ogóle, to wtedy tak, prosta sprawa, zostawcie synodalnych dziadów, porzućcie tych idiotów, to jest idiotyzm, no to jest idiotyzm, porzućcie to, przyjdźcie do kościoła, jednego, świętego, powszechnego, katolickiego kościoła, a nie tego synodalnego kościoła, w którym kiełkuje jedność i który wam mówi, że macie redukować emisję CO2. No dobra, przebrnijmy przez ten tekst. Stawanie ramię w ramię z ubogimi oznacza również włączenie się wraz z nimi w troskę o nasz wspólny dom. Krzyk ziemi i krzyk ubogich to ten sam krzyk. Kto wam te teksty pisze? Jacyś ideolodzy z ONZ-u? Czy jesteście tak źli, czy tak głupi? Brak reakcji sprawia, że kryzys ekologiczny, a w szczególności zmiany klimatyczne, stają się zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Naprawdę, to jesteście tak źli, czy tak głupi? I nie wiem, co w tej sytuacji gorsze. Nie wiem, co gorsze, bo pamiętam, jest taka teoria, w której ludzie głupi bardziej szkodzą niż źli, bo człowiek zły przynajmniej kradnie, ale przynajmniej nie niszczy wszystkiego dookoła. Kradnie, ale jednak coś z tego, co ukradł, tworzy, buduje. Majątek gromadzi w sposób niesprawiedliwy dla siebie, ale przynajmniej nie powoduje trzęsienia ziemi. Natomiast w sensie takiego rozwalenia wszystkiego dookoła. Natomiast człowiek głupi nie tylko innym coś zniszczy, ale sobie zniszczy. Sam też na tym nic nie zyska, a więc jest jeszcze bardziej szkodliwy niż człowiek zły. A więc jeśli ci idioci są naprawdę takimi idiotami, a nie cynicznymi perwersami, to być może jeszcze gorzej. Ludzie, weźcie tych teologów, którzy to pisali, tego papieża, który to podpisał, no weźcie ich pogonić. No, rozumiem, że papieża pogonić nie można, ale jak wszyscy zaczną chodzić na tradycyjną mszę, to wtedy nie będą mieli z czego żyć. Nie o to mi chodzi, żeby umarli z głodu. Nie cieszyłbym się, jakby papież nie miał się w co ubrać, tylko skłoniłoby go do refleksji być może i stwierdziłby, że no dobra, jak już cały kościół poszedł na tradycyjną mszę, to może jednak zostawiamy tą agendę ONZ-u i może wracamy do Ewangelii na przykład. Może wpadłby na taki szalony pomysł. Może? Nie wiem. Brak reakcji sprawia, że kryzys ekologiczny, a w szczególności zmiany klimatyczne, stają się zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Jak podkreślono w adhortacji apostolskiej Laudate Deum, opublikowanej przez papieża Franciszka z okazji rozpoczęcia prac zgromadzenia synodalnego. Kościoły krajów najbardziej narażonych na konsekwencje zmian klimatycznych są świadome pilnej potrzeby zmiany obranego kierunku, co stanowi ich wkład w drogę innych kościołów naszej planety. Kościół z każdego plemienia, języka i narodu, czyli agendy ONZ-u, ciąg dalszy. Ruchy migracyjne to rzeczywistość, która przekształca lokalne kościoły we wspólnoty międzykulturowe. Często migranci i uchodźcy, z których wielu nosi rany wykorzenienia wojny i przemocy, stają się źródłem obnowy i wzbogacenia dla przyjmujących ich wspólnot. To tak, polecam pooglądać sobie, jak wygląda teraz to ta odnowa i wzbogacenie przyjmujących ich wspólnot na północy Europy, na zachodzie Europy, a także sposobnością do nawiązania bezpośredniej więzi z odległymi geograficznie kościołami. Jeśli mówimy oczywiście o chrześcijanach, no to jest to inna sytuacja. Natomiast ta wielka migracja we współczesnych czasach to nie jest migracja chrześcijan, tak? To są przede wszystkim muzułmanie. W obliczu coraz bardziej wrogich postaw wobec imigrantów jesteśmy wezwani do praktykowania otwartej gościnności, towarzyszenia im w budowaniu nowego modelu życia i budowaniu prawdziwej międzykulturowej komunii między narodami. Międzykulturowej, czyli widać, że nie chodzi tu jednak o chrześcijan, tak? Szacunek dla tradycji liturgicznych i praktyk religijnych migrantów jest nieodłączną częścią prawdziwego przyjęcia. Wydaje się, że nie chodzi tutaj tylko o chrześcijan, skoro są różnice kulturowe, czyli ta tradycja liturgiczna muzułmanów i ich praktyki religijne najwyraźniej też według autorów zasługują na szacunek, co nie jest niczym zaskakującym w kontekście celebrowania Dnia Islamu, na przykład tak w tym kontekście migrantów. A więc w tym czasie, w którym Europa zażyna się poprzez wpuszczanie nielegalnych migrantów w swoje granice, kiedy przestępczość
wskoczyła, wbiła się na poziomy niewidziane od zakończenia II wojny światowej praktycznie w związku z tymi migracjami. No to jest, związek jest dosyć ewidentny, wystarczy zobaczyć, jak te ulice wyglądają. I w tym momencie oczywiście papież, posłuszny akolita ONZ-u, mówi, że wspaniale, to jest takie wspaniałe ubogacenie kulturowe, i przemawia jednym z głosem z tymi wszystkimi wariatami, którzy próbują nas po prostu powalić na kolanach, tak? Którzy próbują zrobić z nas, z Europejczyków, niewolników, steroryzowanych, biednych niewolników, którzy pracują w wielkich korporacjach za niewielkie pieniądze, albo w ogóle bez pieniędzy, no bo tak, to też łatwo może w tą stronę pójść, tylko po to, żeby ci najbogatsi byli jeszcze bardziej bogaci. W świecie, w którym liczba migrantów i uchodźców wzrasta, podczas gdy gotowość do ich przyjęcia maleje, a cudzoziemiec jest postrzegany z coraz większą podejrzliwością, Kościół powinien stanowczo włączyć się w proces edukacji na rzecz kultury, dialogu i spotkania, zwalczając rasizm i ksenofobię, zwłaszcza w programach formacji duszpasterskiej. Równie konieczne jest zaangażowanie w projekty na rzecz integracji migrantów. To jest znowu przerażające. Jaki dzisiaj w praktyce mamy rasizm? Gdzie mamy ten rasizm, tak? Rasizm mamy dzisiaj w języku takich zupełnych wariatów w Stanach Zjednoczonych. Tam wciąż powołując się na rasizm, którego tak na żywo za bardzo nikt nie widział, powołując się na ten rasizm, wprowadza się w praktyce rasizm przeciwko białym. Dzisiaj to biali są prześladowani, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I jaki w Europie mamy tutaj rasizm, tak? Gdzie człowiek, który przyjeżdża gdzieś tam z Afryki do Europy, jak przekroczy granicę, to od razu dostaje zasiłki większe niż polska średnia krajowa, na przykład tam w Niemczech, tak? I jaki mamy tutaj rasizm? Tak? I praktycznie policja, nie wiem, w Norwegii, w Szwecji nic nie może im zrobić i w ogóle gangów imigrantów praktycznie ruszyć nie może i w mediach o tym mówić nie można. Na czym ten rasizm polega? W jakim wy świecie żyjecie? Znowu, jesteście tak głupi czy tak źli? Na drodze do jedności chrześcijan. Ta sesja zgromadzenia synodalnego rozpoczęła się pod znakiem ekumenizmu. W czuwaniu modlitewnym razem, obok papieża Franciszka, uczestniczyło wielu innych przywódców i przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich. Wyraźny i wiarygodny znak woli wspólnego podążania w duchu jedności wiary i wymiany darów. W jakiej jedności wiary? Właśnie chyba w jedności tej synodalnej wiary, gdzie wierzymy w łapanie się za rączki. To bardzo znaczące wydarzenie pozwoliło nam również uznać, że znajdujemy się w ekumenicznym kairos i potwierdzić, że to, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli. Co was łączy? To, co nas łączy bowiem, jest odpowiedź, to jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Ja jestem ciekaw, czy ta jedna wiara was łączy. Z kim łączy was ta jedna wiara? Z którymi protestantami łączy was jedna wiara? Bo jeśli was łączy jedna wiara z jakimś protestantem, to ja obawiam się, że wy nie macie katolickiej wiary, tylko ich wiary. Obawiam się. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wycierają oni sobie tutaj usta słowami Pisma Świętego i naprawdę nie chciałbym być na ich miejscu, gdy będą musieli odpowiadać za to przed Panem Bogiem, gdzie wysługują się tymi słowami po to, żeby prezentować swoje heretyckie poglądy. Nie pamiętają o tym, że w Piśmie Świętym nieustannie powtarzane jest, że ci, którzy odeszli, ci, którzy nie wyznają tej samej wiary, oni już nie są od nas, że należy ich unikać, że oni wyszli od nas, ale nigdy nie byli od nas, bo gdyby byli od nas, to by z nami zostali. Mamy obowiązek iść, nauczać i chrzcić. Mamy obowiązek nauczać tego, co Pan Bóg nam objawił. I jeśli ktoś nie wierzy w to, że Pan nasz Jezus Chrystus na przykład zostawił nam samego siebie w Najświętszym Sakramencie, to nie ma tej samej wiary. Jeśli ktoś nie wierzy w prymat Piotrowy, to nie ma tej samej wiary. To nie jest wiara przekazana nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Sam chrzest, który jest zasadą synodalności, jest także podstawą ekumenizmu. Poprzez niego wszyscy chrześcijanie uczestniczą w sensus fidei. To jest błąd. Jeśli ktoś ma błędne poglądy, no to jego zmysł katolicki, tutaj nazwany właśnie zmysłem wiary, no bo oczywiście to już nie jest katolickość, tak, nie będzie prawidłowy, to jest oczywiste. I z tego powodu muszą być uważnie słuchani, niezależnie od ich tradycji, jak to uczyniło zgromadzenie synodalne w procesie rozeznawania. Nie może być synodalności bez wymiaru ekumenicznego. I to też zdradza, tak, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z panreligią, z takim zjednoczeniem, ONZ-owskim zjednoczeniem wszystkich religii. Nie ma synodalności bez ekumenizmu. Tak? Synodalność jest nową mutacją ekumenizmu, dalszym krokiem, dalszym stopniem ekumenizmu. Można by powiedzieć, że właśnie Kościół synodalny to jest kościół ekumeniczny. To jest kościół ekumeniczny, tylko pewnie boją się trochę tego określenia, że to jakby wskaże na to, że kościół to jakiś inny kościół, że to nie kościół katolicki. Dlatego tak myślę, że dlatego wybrano takie pojęcie neutralne jak synodalność. Kwestia udzielania gościnności eucharystycznej musi być dalej badana z teologicznego, kanonicznego i duszpasterskiego punktu widzenia w świetle związku między komunią sakramentalną i kościelną. Temat ten jest szczególnie odczuwany przez pary międzywyznaniowe. Odnosi się również do szerszej refleksji na temat małżeństw mieszanych. Wezwano również do refleksji nad fenomenem wspólnot bezwyznaniowych i ruchów przebudzenia o inspiracji chrześcijańskiej, do których przyłącza się również wielu wiernych o pochodzeniu katolickim. To jest bardzo, bardzo ciekawy fragment wskazujący właśnie na to, że to ma być taka panreligia, religia obejmująca wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy chrześcijanin, czy buddysta, czy ateista. Wszyscy są zaproszeni, żeby łapać się za rączki. Communicatio in sacris, która przez stare prawo kanoniczne było karane najwyższymi karami kościelnymi, włącznie z ekskomuniką, teraz ma się stać przedmiotem refleksji, kiedy i w jakim stopniu można je dopuścić. Bo nowy kościół za nic ma to, co Kościół katolicki naucza, w co wierzy, co wyznaje. Ten kościół za nic ma katolickie dogmaty, bo to nie jest kościół katolicki. W jednym z punktów tutaj pojawia się również informacja, wznowiono propozycję opracowania ekumenicznego martyrologium. To jest bardzo też znaczący krok. Martyrologium w kościele katolickim to jest taki spis według kalendarza, gdzie wspomina się świętych. Świętych. To jest spis czytany w trakcie liturgii godzin. Nie wiem, czy w nowym brewiarzu też jest martyrologium. Podejrzewam, że tak, w starym jest. A więc jeśli zostanie stworzone nowe martyrologium, ekumeniczne martyrologium, to będzie takie martyrologium, spis świętych kościoła synodalnego, pan kościoła. Tak, pan tutaj w tym sensie, tak jak mamy panteizm, czy powszechności, ale nie w sensie katolickiej powszechności, tylko w sensie ogólnoobejmowania, tak jak był panslawizm, taka ideologia za czasów komuny, żeby wszystkich Słowian zjednoczyć. Tak tutaj mamy właśnie taką pan religię, taką jedną wielką, nową, światową religię, która pod znakiem ekumenizmu i ograniczenia CO2 będzie miała wspólnych świętych, gdzie będzie święty Franciszek z Asyżu i jakiś Gandhi i Martin Luther i jakiś Arab i jakiś ateista, którzy wszyscy będą przedstawieni jako wspólni walczący o wielką sprawę redukcji emisji dwutlenku węgla. Część druga, wszyscy uczniami, wszyscy misjonarzami, Kościół jest misją. Oczywiście nie zabrakło również punktu kobiety w życiu i misji Kościoła. Wyrażono różne stanowiska dotyczące dostępu kobiet do posługi diakonatu. Niektórzy uważają, że taki krok byłby nie do przyjęcia, ponieważ byłby niezgodny z tradycją. Dla innych jednak przyznanie kobietom dostępu do diakonatu przywróciłoby praktykę pierwotnego Kościoła. Jeszcze inni dostrzegają w tym kroku właściwą i konieczną odpowiedź na znaki czasu, wierną tradycji i zdolną do znalezienia echa w sercach wielu, którzy szukają odnowionej witalności i energii w Kościele. Jakaż to jest nomowomowa. Ludzie, wyście się spóźnili. Trzeba było wstąpić do partii komunistycznej, byście tam karierę zrobili jak ta lala. Niektórzy wyrażają obawę, że prośba ta jest wyrazem niebezpiecznego zamieszania antropologicznego przez przyjęcie, którego Kościół dostosowałby się do ducha czasu. Debata na ten temat jest również związana z szerszą refleksją na temat teologii diakonatu. I tutaj
znajdują teolodzy wytrych, którym najprawdopodobniej się posłużą do tego, żeby ten diakonat kobiet wprowadzić. Pilne jest zagwarantowanie, aby kobiety mogły uczestniczyć w procesach decyzyjnych, podejmować odpowiednie role w pracy duszpasterskiej i posłudze, czyli rodzaj parytetów najwyraźniej planują wprowadzić. Ojciec Święty znacznie zwiększył liczbę kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach w Kurii Rzymskiej. To samo powinno stać się na innych poziomach życia Kościoła. Prawo kanoniczne powinno zostać odpowiednio dostosowane. Czyli co? Znowu agenda ONZ-u. Na siłę trzeba wszędzie wepchnąć ludzi zgodnie z parytetami. Nieważne są kompetencje, nieważne co kto umie i co kogo interesuje. Ważne, żeby każdy był wszędzie. Ważne, żeby rozwalić struktury w praktyce przez takie parytety. Należy zająć się i rozwiązać przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i nierówności wynagrodzeń wewnątrz Kościoła, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet konsekrowanych, które zbyt często są uważane za tanią siłę roboczą. To ciekawe, szczególnie w odniesieniu tych kobiet konsekrowanych. Istnieje potrzeba poszerzenia dostępu kobiet do programów formacyjnych i studiów teologicznych. Kobiety powinny być włączone do programów nauczania i formacji seminaryjnej, aby wspierać lepszą formację do posługi święceń. Tradycyjnie w seminariach musieli wykładać mężczyźni. Tutaj jest to i tak zostało już złagodzone, natomiast tutaj synod będzie oczywiście szedł w tą stronę. Niech teksty liturgiczne i dokumenty Kościoła będą bardziej uważne nie tylko na użycie języka, który w równym stopniu uwzględnia mężczyzn i kobiety, ale także na włączenie szeregu słów, obrazów i opowiadań, które z większą żywotnością czerpią z doświadczenia kobiet. Proponujemy, aby odpowiednio przygotowane kobiety mogły być sędziami we wszystkich procesach kanonicznych. Ja myślę, że właśnie o tym kobiety marzą, żeby być sędziami we wszystkich procesach kanonicznych. Myślę, że właśnie to jest to marzenie, że właśnie w ten sposób spełnicie najgłębsze pragnienia kobiet. Znowu, to jest taka po prostu agenda ONZ-u. Nie ma to nic wspólnego z tym, czego albo kobiety faktycznie realnie chcą, albo z realnym dobrem Kościoła. Punkt 10. Życie konsekrowane jest Stowarzyszenie Świeckich, znak charyzmatyczny. Niejasności związane z teologią posługi diakonatu wynikają również z faktu, że w Kościele łacińskim została ona przywrócona jako właściwy i stały stopień hierarchii dopiero po Soborze Watykańskim II. Głębsza refleksja na ten temat pozwoli również rozjaśnić kwestię dostępu kobiet do diakonatu. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą sprawę, to znaczy wytrych bardzo ciekawy i bardzo niebezpieczny wytrych do tego, żeby wprowadzić diakonat kobiet, zmiana teologii diakonatu. Skoro według tutaj bohaterów naszych synodalnych dziadów teologia diakonatu tak naprawdę dopiero zostaje zrozumiana po Soborze Watykańskim II przez to, że stały diakonat zostaje, powiedzmy, przywrócony, wprowadzony, no to znaczy, że diakonat nie będzie już postrzegany, czy nie ma być postrzegany według synodalnych dziadów jako stopień doświęceń kapłańskich. To tam dosłownie pada w tych tekstach w innym miejscu, tylko powinien być postrzegany jako coś samodzielnego. To jest kolejny atak na sakrament kapłaństwa. Poszczególne stopnie, od stopni niższych święceń przez subdiakonat i diakonat, to w liturgii Kościoła od początku, od czasów apostolskich. To są stopnie, które prowadzą do święceń kapłańskich. Kapłan zawiera w sobie wszystkie te niższe święcenia. W święceniach kapłańskich zawierają się wszystkie te niższe święcenia i one tłumaczą też, zawierają w sobie elementy tego, czym jest sakrament kapłaństwa. I właśnie to ta suma tych wszystkich elementów, to jest sakrament kapłaństwa. I to pokazuje tą wielkość i doniosłość tego sakramentu. Natomiast oczywiście Kościół synodalny, Kościół ekumeniczny, Pan Kościół w stylu ONZ-u,
Ten kościół oczywiście nie potrzebuje kapłanów, dlatego musi wprowadzać nowe jakieś instytucje i tutaj diakonat już pojęty nie jako stopień doświęceń kapłańskich, tylko jako jakaś taka funkcja konkurencyjna. Taki diakonat faktycznie będzie im na rękę, będzie im faktycznie służył do osiągnięcia ich celu, zwłaszcza, że będzie można go później też udostępnić dla kobiet, dla osób żyjących w związkach, dla niecelibatariuszy i powoli ograniczać wpływ czy znaczenie kapłaństwa w kościele, bo kapłaństwo zawsze się kojarzy z ofiarą, a oni oczywiście nie chcą żadnej ofiary, bo ofiara to Bóg, tak? Ofiara to coś nadprzyrodzonego, to wyraża niższość człowieka wobec Boga. Kościół synodalny, Bóg nie jest potrzebny, tam jest potrzebne trzymanie się za rączki, a do tego kapłani tylko przeszkadzają, bo tam zawsze pozostaje jakiś taki posmak jakiejś ofiary, jakiegoś Boga. Dajcie z tym spokój. Synodalne dziady nie chcą Boga. Synodalne dziady chcą trzymania się za rączki i ograniczania emisji CO2. I kolejny cytat też jest bardzo ciekawy. Należy rozważyć w każdym indywidualnym przypadku i w zależności od kontekstu włączenie kapłanów, którzy odeszli z posługi do pracy duszpasterskiej, która ceni ich formację i doświadczenie. To jest być może dla mnie najbardziej szokujący cytat w ogóle w tym dokumencie. Czy my widzimy, co tu się dzieje? To jest, można powiedzieć, w ogóle zmasowany. Ten dokument to jest zmasowany atak na kapłaństwo. Najpierw wyrwanie tego diakonatu jako stopnia doświęceń kapłańskich z perspektywą udostępnienia go dla niecelibatariuszy, dla kobiet, czyli oderwanie tego zupełnie jako coś innego. I oczywiście naturalnie to będzie, można się domyślać, że będzie to przejmowało coraz ważniejszą rolę w kościele synodalnym, że w tą stronę synodalne dziady chcą podążać, a jednocześnie upadłych kapłanów zaprasza się do posługi duszpasterskiej. Takich kapłanów, którzy porzucili swoją posługę, tak? Czyli żyją teraz w jakimś związku, często niesakramentalny, bo nie dostali dyspensy od wieczystych ślubów czystości, a więc żyją w grzechu ciężkim i Kościół mówi, no dobra, to my teraz ustanówmy różnych stałych diakonów, wyświęćmy kobiety na diakony i zaprośmy upadłych kapłanów, bo docenimy ich doświadczenie duszpasterskie. Czy my widzimy, co tu się dzieje? Ten nowy Kościół to jest Kościół apostatów. Ten nowy Kościół to jest Kościół bez wiary, bez... To jest Kościół... To jest cytat satanistyczny, moim zdaniem. To jest cytat satanistyczny. Te synodalne dziady chcą wprowadzić jakby do tej pracy nowego Kościoła ludzi, którzy porzucili swoje kapłaństwo. I tutaj nie chcę teraz jakoś, nie wiem, tak przeprowadzać takich osobistych ataków. W sensie człowiek, taki kapłan, który porzucił swoje kapłaństwo, bez wątpienia przecież może się zdarzyć, że żałuje za swoje grzechy i faktycznie, to zakładając, że nie żyje w żadnym oczywiście grzesznym związku. Nie twierdzę teraz, że to są słudzy szatana wszystko, tak? Nie o to mi tutaj chodzi. Natomiast te synodalne dziady, które chcą właśnie takich ludzi, kto będzie się pchał? To nie będą tacy, którzy gdzieś tam pokutują sobie w cichości, tylko to będą właśnie tacy, którzy żyją w jakichś tam ponownych związkach, tacy, którzy właśnie chcą pokazać, że ja tu zawsze miałem rację i to właśnie to moje doświadczenie jest ważne i Kościół powinien znieść ten celibat. Tacy będą się pchali do tego, żeby uczestniczyć w życiu duszpasterskim nowego Kościoła i to jest satanistyczne. To wprowadzanie, udostępnienie takiej, powiedzmy tak, abony w cudzysłowie dla takich osób jest satanistyczne. To jakby trudno mi sobie wyobrazić coś bardziej takiego głęboko niekatolickiego, takiego odwrócenia. Rozumiemy? Pan Jezus wysyła kapłanów, żeby ci udzielali sakramentów. A teraz Kościół robi wszystko, żeby jak najbardziej tych kapłanów gdzieś tam zepchnąć na bok i zaprasza tych, którzy porzucili swoje kapłaństwo, żeby oni dzielili się w tym nowym Kościele swoim doświadczeniem porzucenia kapłaństwa, swoim doświadczeniem złamania ślubów czystości, swoim doświadczeniem porzucenia tych środków ustanowionych przez Pana Boga i wybrania swojej własnej drogi. Czy jest coś bardziej diabolicznego?
Punkt 12. Biskup we wspólnocie Kościoła. Uruchomić struktury, to jest postulat, i procesy regularnej weryfikacji pracy biskupa w formach, które zostaną prawnie określone w odniesieniu do stylu jego władzy, zarządzania ekonomicznego dobrami diecezji, funkcjonowania organów uczestnictwa i ochrony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami. Ten ostatni punkt, ochrony przed nadużyciami, to faktycznie, jak widzimy, powinno być, to faktycznie może przynieść dobre owoce, mogłoby przynieść dobre owoce, gdy nie było robione przez synodalnych dziadów, bo oni oczywiście, jeśli piszą coś dobrego, to ostatecznie po to, żeby wyszło z tego coś złego. Kultura odpowiedzialności jest integralną częścią kościoła synodalnego, który promuje współodpowiedzialność, a także ewentualną ochronę przed nadużyciami. Myślę, że w praktyce to, co wymienione jest na początku, jest dla nich ważniejsze. Tak wnioskuję też po prostu z tego, jak zostało to sformułowane, że najważniejszy jest styl jego władzy. Czyli żeby biskup, podejrzewam, żeby nie był za bardzo tym panem swojej diecezji, tylko żeby właśnie był taki synodalny, zarządzanie ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby pieniądze spływały do centrali, a nie do diecezji, wiadomo. Biskup Rzymu w kolegium biskupów. Nowy synodalny kościół oczywiście nie ma papieża, tylko ma biskupa Rzymu w kolegium biskupów. Proponuje się docenienie i wzmocnienie doświadczenie Rady Kardynałów jako Rady Synodalnej Służbie Posługi Piotrowej. Aha, czyli no, kolejny ruch decentralizacyjny. Tak, proponujemy, żeby takie i takie jeszcze organizacje doprowadzić, wprowadzić, wzmocnić, ugruntować po to, żeby było jak najmniej władzy ustanowionej przez Pana Jezusa, władzy papieskiej. W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II należy uważnie zbadać, czy właściwe jest wyświęcanie prałatów kurii rzymskiej na biskupów. To też dosyć ciekawe. Można by powiedzieć, a no, można to rozważyć, tak, taka kwestia administracyjna, ale można to też widzieć jako element tej walki z kapłaństwem. Tak, jak najmniej tego kapłaństwa, jak najmniej kapłaństwa, jak najwięcej świeckich zarządzających, bo kapłaństwo synodalnym dziadom kojarzy się ewidentnie z ofiarą, a oni nie chcą ofiary, oni nie chcą Pana Boga, oni chcą trzymania się za rączki. Część trzecia, a propos tkanie więzi, budowanie wspólnoty. No właśnie, o tym właśnie mówiliśmy. Synodalne podejście do formacji, rozeznanie w kościele i pytania otwarte. Doświadczenie rozmowy w duchu. To jest właśnie to. Ja nie chcę mówić, w jakim duchu wy tam rozmawialiście, ale obawiam się, że to nie był Duch Święty. Ubogaciło wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. Znaczy, wynieśliście łyżki ze stołówki? Przepraszam. W szczególności doceniono styl komunikacji, który sprzyja wolności w wyrażaniu swoich poglądów i słuchaniu siebie nawzajem. Pozwala to uniknąć zbyt szybkiego przejścia do debaty opartej na powtarzaniu własnych argumentów, co nie pozostawia miejsca i czasu na uświadomienie sobie racji drugiej osoby. Ku kościołowi, który słucha i towarzyszy. Zachęca się USECAM, Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, do promowania rozeznania teologicznego i duszpasterskiego na temat poligamii i towarzyszenia żyjącym w związkach poligamicznych osobom, które zbliżają się do wiary. Ale tu mamy kolejny nowy punkt, nowego pan kościoła. Już małżeństwo, że tak, ściągamy upadłych kapłanów, niech głoszą z ambon kazania o tym, jak kapłaństwo nie jest potrzebne, ustanawiamy nowy, niezależny od kapłaństwa diakonat. Jak już z poprzednich dokumentów papieskich wynika, osoby żyjące w cudzołożnych związkach też mogą przystępować do sakramentów. A teraz jeszcze zapraszamy, żeby ci poligamiści też się włączyli w życie kościoła, bo ich doświadczenie jest niezwykle cenne i również oni właśnie powinni zostać do nowego pan kościoła, do nowego kościoła synodalnego, do nowego kościoła komunistycznego, powinni zostać włączeni. Misjonarze w środowisku digitalnym. Znowu to brzmi mi tak, jak właśnie taki stary dziad, który próbuje być młodzieżowy. Propozycje. Proponujemy, aby kościoły, no właśnie, bo to nie ma jednego kościoła, tylko są, no jasne, zapewniły uznanie, formację i towarzyszenie misjonarzom digitalnym. O, to ja proszę o uznanie, formację, nie, formację od was nie chcę i towarzyszenia też od was nie chcę i uznania w sumie też nie. Zachowajcie dla siebie. Już pracującym, ułatwiając także spotkania między nimi. Ważne jest tworzenie sieci współpracy influencerów. Tworzenie sieci współpracy influencerów.
Znowu, to mi to brzmi jak taki stary dziad, który próbuje być młodzieżowy, które włączyłyby ludzi innych religii lub którzy nie wyznają żadnej wiary, ale współpracują we wspólnych sprawach, aby promować godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość i troskę o wspólny dom. No i tu widzimy, na czym tym ludziom zależy. Stworzyć sieć influencerów, niewierzących influencerów albo innych wiar influencerów, po to, żeby promować godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość i troskę o wspólny dom. Czyli co robi Kościół synodalny, jak misjonuje Kościół synodalny, oprócz tego, że sprowadza księży, apostatów, księży, którzy porzucili swoje kapłaństwo, dopuszcza poligamię, tworzy sieć influencerów, którzy mówią nam, że nie wolno jeździć dieslem i że dobrze jest, jak kupujemy mało rzeczy, bo w ten sposób redukujemy ślad CO2. Taki jest ten nowy Kościół synodalny. Ludzie, nie podążajcie tą drogą, zostawcie Novus Ordo Missae, bo przecież ci kapłani, ci księża, proboszczowie, oni są pod tymi biskupami, którzy te rzeczy będą wdrażać. Wolniej albo szybciej, ale wdrażać będą, a przynajmniej nie potępiają tych herezji, które są głoszone. A jak kapłan nie potępia herezji, to znaczy, że nie wskazuje drogi, to znaczy, że nie naucza Ewangelii. Zostawcie tych wilków, którzy głoszą wam te ludzkie nauki i idźcie tam, gdzie kapłani mówią słowa Pana Jezusa i potępiają słowa złego ducha. Tylko tyle i aż tyle. Organy uczestnictwa. W tym punkcie nic sobie nie zapisałem. Grupy kościołów we wspólnocie całego kościoła. Też nic nie zapisałem, a więc tylko po to, żebyśmy widzieli, co tam się mniej więcej dzieje. Synod biskupów i zgromadzenie kościoła. Zakończenie całego dokumentu, podsumowanie. Jakże się to stanie, zastanawiała się Maryja w Nazarecie po wysłuchaniu słowa. Odpowiedź jest tylko jedna: trwać w cieniu Ducha Świętego i pozwolić, by ogarnęła nas Jego moc. Spoglądając na czas, który dzieli nas od drugiej sesji, dziękujemy Panu za dotychczasową drogę i za łaski, którymi ją pobłogosławił. Powierzamy kolejny etap stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, znaku pewnej nadziei pociechy w drodze wiernego ludu Bożego oraz świętych apostołów Szymona i Judy, których święto obchodzimy dzisiaj. Adsumus Sancti Spiritus. Rzym 28 października 2023 roku. Święto świętych apostołów Szymona i Judy. A więc na końcu mamy, można powiedzieć, trochę taki listek figowy, taki pobożny tekst, że teraz wsłuchujemy się w Ducha Świętego i z Najświętszą Maryją Panną trafamy w modlitwie, natomiast to jest listek figowy i to ewidentnie widać po samym tekście. Zastanawiam się, po co ten listek figowy jest, czy oni naprawdę uważają, że to cokolwiek ukryje, czy oni naprawdę wierzą? Nie, myślę, podejrzewam, że znowu zakończenie jest napisane przez kogoś innego, w sensie, że to jest oczywiste, że taki dokument nie jest przygotowany przez jedną osobę i myślę, że to jest zupełnie naturalne, że takie zakończenie jest dopisane przez kogoś innego i myślę, że styl jest też zupełnie inny. Jeśli byliby to ci sami ludzie, to byłaby to jakaś schizofrenia, to w ogóle nie pasuje do siebie. Natomiast no, oczywiście moderniści mają taką tendencję do tego, żeby mieszać herezję z pobożnymi tekstami. Oczywiście to jest możliwe, ale wydaje mi się, że nie w tym stopniu, tak? Wydaje mi się, że ktoś, kto pisze o tym, że poligamia, trzeba rozważyć, jak poligamistów zaangażować w pracę duszpasterską i udostępnić ambony księżom, którzy porzucili swoje kapłaństwo, że taki człowiek by nie pisał później, że trwajmy teraz na modlitwie z Matką Bożą. Wydaje mi się, że to już nie jest ten poziom. Wydaje mi się, że to jednak inny modernista napisał, taki właśnie bardziej pobożnie brzmiący modernista napisał to zakończenie. A więc ten dokument z roku ubiegłego jest dokumentem przerażającym. On pokazuje nam Kościół synodalny jako kolejny krok rewolucji i ta nazwa Kościół synodalny nie jest tylko jakimś takim symbolem, tylko jakimś takim słowem niewiele znaczącym. To jest kolejna mutacja po soborowej herezji. To jest kolejna mutacja modernizmu, bardzo znacząca mutacja, która zmienia Kościół. To już nie będzie Kościół. To w słowach tych ludzi, to już nie jest Kościół katolicki. To, co oni mówią, to już nie opisuje Kościoła katolickiego. To jest nowy, inny Kościół, przez nich nazywany Kościołem synodalnym. Ja bym nazwał go
takim kościołem ekumenicznym, takim pan kościołem, czyli takim kościołem, który próbuje zjednoczyć całą ludzkość pod władzą wielkich korporacji, wielkich urzędów możnych tego świata. Taki kościół bez Boga, bez wiary. Kościół, który realizuje właśnie agendę tych możnych tego świata. Więc to jest to, co wynika z tego dokumentu końcowego z synodu o synodalności z pierwszej jego sesji. Co jest w tym drugim dokumencie? Naprawdę jestem teraz bardzo ciekawy. Czekam na to tłumaczenie. Jak się ukaże, to nie omieszkam wam o tym donieść. A my trwajmy na modlitwie i gońmy tych synodalnych dziadów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.